A już ostatnie pytanie, takie polityczne. Co pan profesor sądzi o tej dobrej zmianie od pół roku o rządach Prawa i Sprawiedliwości? Co ewentualnie jest dobre, co złe? Wie pan, jest to nasza bardzo wielka szansa. Cieszę się, że zrobiono audyt. Ja o to ciągle apelowałem na moim blogu, blog Jerzego Roberta Nowaka polecam, gdzie są bardzo ostre teksty. Link państwo znajdziecie w opisie filmu. Tak, bardzo ostre teksty. Poza tym kiedyś piętnowałem ekipę Buzka, że to zaniechała, potem Marcinkiewicza, to samo tu, ten audyt zrobiono. Co jedna z najważniejszych rzeczy, drugą bardzo ważną rzeczą jest, że pani premier Szydło tak twardo występuje w obronie prawdy o Polsce, zarówno tam w Parlamencie Europejskim, jak teraz w debacie sejmowej, że prezydent Duda, którego słuchałem między innymi bezpośrednio na premierze filmu Jerzego Zalewskiego o żołnierzach wyklętych, historia Roya, trafił tak z serca wspaniale mówić o historii, że on dodaje tego ducha patriotyzmu, że troszczy się o sprawy Polaków poza granicą. To są bardzo ważne. Zatem ja ogromnie lubię od lat ministra Ziobro i widzę już pierwsze efekty jego poczynań. To samo minister Kempy, z którym się znamy od lat. Widzę, cenię ogromnie ministra Szyszko, który pierwszy dokonał audytu bilansu i to bardzo ostrego tego, co się działo jeśli chodzi o środowisko. Jest szereg rzeczy już dokonanych, natomiast dwie rzeczy widzę bardzo słabe. To znaczy dla mnie absolutnie do wymiany postać ministra Waszczykowskiego, nieudolnego, fatalnego. To głupawe zaproszenie Komisji Weneckiej na szkodę Polski. Nie zmienię ambasadorów, tym najgorszych, Ryszarda Schnepfa, od lat działającego na szkodę Polski w Waszyngtonie. Takich spraw jest bardzo wiele. Ile on zmienił? 3 ambasadorów przez pół roku. I następna rzecz, mam ogromne zastrzeżenia do Jacka Kurskiego. Miałem trochę nadzieję, że będzie bulterierem i zrobi porządek, ale zmiany są za małe, a poza, nie tylko personalne. Niewiele zrobiono dla przezwyciężenia skutków 27-letniej propagandy wymierzonej w Polskę i polskość, dla pokazania rozmiarów afer, dla rozbicia mitu Balcerowicza, dla pokazania roli krajowego antypolonizmu granej przez Michnika, Gieremka i spółki. No a poza tym ja uważam, że w niektórych sprawach jesteśmy zbyt powolni w stosunku do Węgier, o których wydałem pół roku temu książkę właśnie, bo przede wszystkim dlaczego nie wprowadzono ustawy oszczerstwa, która by takich oszczerców jak wrze profesor Środa ukarała dobrą żywną na 3 miliony za bzdury, że robi się stan wojenny w Polsce i przygotowuje się listy proskrypcyjne. Dlaczego nie wprowadzono podatku od reklam, co by uderzyło w TVN, Newsweek i 85% prasy w rękach niemieckich? Węgrzy to zrobili i to są bardzo mądrów miast. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Węgry są tu wspaniałym wzorem. Tu pisałem o tym w moich książkach.